Nigdy nie wiesz, kiedy przyda ci się umiejętność samoobrony. Wejście do galerii było świetnym pomysłem. Ale nawet w takim miejscu może dojść do nieprzyjemnego spotkania. Spotykasz nieprzyjemną osobę? Nie miałam tego dziś w planach. Ale trudno wyjaśnić to komuś takiemu. Dobrze, że jest łatwy trik, żeby poradzić sobie z atakiem. Wyszło jej świetnie. Trudno kogoś gonić w takiej pozycji, ale może próbować. Wystarczy trochę treningu i też możesz się nauczyć. Wytrąć go z równowagi, uderz w drugą nogę, a na koniec uderz kolanem. Z nogami w takiej pozycji już nic nie zrobi. Złoczyńca wrócił do formy i jest gotowy na następną przygodę. A oto kolejna ofiara. A to co, taniec godowy? Hej, chcesz się bliżej poznać? Ale on nie jest w jej typie. Będzie musiała się pozbyć natręta. To nie pierwszy raz, kiedy musiała komuś wyjaśnić, że nie jest zainteresowana. Ale uderzenie! Chyba będzie musiał iść do lekarza. To nie było zdrowe dla jego pleców. Przyjrzyjmy się bliżej tym ruchom. Przechwyć nogę w ten sposób i uderz pod kolanem, żeby przewrócić napastnika. O, to nie jest bezpieczna okolica. Lepiej schowam telefon do kieszeni. Ale to nie pomaga. Napastnik już zobaczył ofiarę. Zamierza zaatakować z zaskoczenia. To niespodziewane i bardzo niebezpieczne. On ma nóż. Bądź spokojna i zaatakuj pierwsza. Gdy przeciwnik radzi sobie z bólem i upokorzeniem, uciekaj. Jakiego triku tym razem użyła? Napastnik podnosi rękę, żeby zaatakować. Przechwyć ją obiema rękoma. Przełóż ją mu za plecy. Pchnij z całej siły na ścianę. Bingo! Wszystko dobrze. Ale mała kolizja na schodach ruchomych może skończyć się poważnym konfliktem. Łapie za szyję? Co zrobić? Nie daj sobie zrobić krzywdy i walcz. To było szybkie. Przeciwnik pada? Tego zdecydowanie się nie spodziewał. Przećwiczmy to. Możesz użyć czegoś sprytniejszego. Przechwyć nogę przeciwnika. Przesuń się pod nią. Uderz we wnętrze uda. Zwycięstwo! Pusty parking to nie jest bezpieczne miejsce. Uważaj! Złoczyńcy mogą być wszędzie. Nawet tutaj. Łapie cię od tyłu i każe oddać mu wszystkie wartościowe rzeczy. Nie możesz w takiej sytuacji stracić głowy. Wyrwij się i zaszalej. Odwróć się i podrap twarz napastnika. Możesz zerwać mu czapkę i zachowywać się jak szalona. To odbierze mu pewność siebie. Albo choć odwróci jego uwagę na chwilę. Wyglądała tak niewinnie, ale zabrała mi czapkę. Co ja powiem mamie? To miasto jest niebezpieczne. Muszę tylko przejść tą alejką i będę bezpieczna. To nie jest dobre miejsce, żeby chodzić samemu. On już się cieszy, że cię spotkał. Łapie cię za ubranie? Co zrobić? Jest wyjście z tej sytuacji. Ona jest przygotowana. To musiało boleć. Jest złamana? Oto co musisz zrobić. Jedną ręką złap nadgarstek przeciwnika. A drugą naciśnij łokieć od dołu. I odepchnij napastnika. Czasami, żeby pokonać napastnika, wystarczy kreatywność. Nieoczekiwane i nieprzyjemne spotkanie. A może zabawimy się z nim w akuku? Zakryj oczy rękoma. Akuku! Na to nie był przygotowany. Akuku!
Nic się nie stało. Możesz obrócić się tyłem. I znowu zakryć oczy. To niezręczne. A kuku, patrz na mnie. Chyba nie spodobała mu się ta zabawa. A teraz twoja kolej. Biedaczek nie wie, co się dzieje. A kiedy zastanawia się, co się stało, czas uciekać. Ciemne uliczki to niebezpieczne miejsce. Lepiej trzymać się od nich z daleka, ale jeśli nie udało się tego uniknąć, trzeba walczyć. Napastnik złapał cię za ubranie. Skup się. Najlepiej uderzyć go w szczękę. Ale uderzenie. Zasłużył na to. Przyjrzyjmy się bliżej. Z całej siły odtrąć jego ręce, żeby się wyzwolić i mocno uderz go łokciem. Cicha, pusta ulica. Mama mówiła mi, żeby nie chodzić w takie miejsca. A on wyraźnie chce zabrać jej portfel. Nie dziś. Nie czekaj, aż się otrząśnie. Uciekaj. Zobacz, jak być gotową na wszystko. Ktoś cię złapał? Wykręć jego ramię swoim. Przytrzymaj napastnika w tej pozycji. I uderz w brodę dłonią, żeby odepchnąć. Kiedy ktoś cię atakuje, nie ma zasad. Nawet parasol może być bronią. Jesteś pod ścianą, co zrobić? Naciśnij przycisk, żeby rozłożyła się rączka. Och, trafiło go prosto w sami wiecie co. Tak, chłopcy tego nie lubią, a ty masz chwilę, żeby uciec. Od dziś nie wychodzimy z domu bez parasola. Spacer po mieście może skończyć się nieprzyjemną sytuacją. Uwierz w siebie, a sobie poradzisz. O dziewczyno, ale uderzenie! On chwilę odpocznie, a ty w tym czasie uciekaj. No to oto napastnik. Co zrobisz? Złap za rękę, oprzyj się na niej, usiądź mu na plecach i uderz w uszy. To każdego ogłuszy. Zostanie porwanym to najgorsze, co może się przydarzyć. Gdzie ja jestem? Jak się wydostać? Nie mogę uwolnić rąk! Szarpanie się z kajdankami mnie zmęczyło. A oto i on. Czarne ubranie, maska na twarzy, wygląda strasznie. Bądź cicho. Wypadł mu pistolet, ale nie zdara. Ale to dobra okazja, żeby uciec. Szczególnie, że okazuje się, że kajdanki wcale nie są takie ciasne. Nie zrobi mu krzywdy, tylko odda pistolet. I kiedy on jest zaskoczony zachowaniem ofiary, ona ucieka. Powinien lepiej się przygotować do przestępstwa stulecia i nie kupować broni w sklepie z zabawkami. Ciemne zaułki to nie miejsce dla grzecznych dziewczyn. Nigdy nie wiesz, kogo tam spotkasz. Ale nawet jak napastnik ma nóż, możesz go rozbroić. Ona zna odpowiednie chwyty. Dasz radę. Gotowe. Teraz możesz uciec. Krok po kroku. Nieoczekiwany atak z tyłu. Złap rękę z nożem. Odepchnij ją brodą. Uderz mocno głową w nos. Bezpośrednie trafienie. Podobały ci się nasze techniki samoobrony? Czy kiedyś musiałaś użyć takich umiejętności? Daj znać w komentarzu. I nie zapomnij kliknąć lubię to, subskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwonek, żeby nie przegapić nowych filmików o samoobronie od TrumTrum Select.